Pocieraj palec wskazujący przez 60 sekund i zobacz, co się stanie. Na waszych dłoniach jest wiele punktów, które są połączone z różnymi narządami wewnętrznymi. Dlatego właśnie ich masowanie niemal natychmiast łagodzi ból w różnych częściach ciała, a nawet doraźnie pomaga w problemach zdrowotnych. Zanim dowiecie się, jak poprawić swoje samopoczucie przez masaż, na przykład palca wskazującego, subskrybujcie nasz kanał i przyłączcie się do nas po jasnej stronie życia. Refleksologia jest techniką, która bazuje na uciskaniu stóp, uszu i dłoni. Na tych częściach ciała jest wiele miejsc, które odpowiadają różnym układom i narządom. Dzięki temu masowanie poszczególnych punktów może złagodzić ból, pomóc się odprężyć i uwolnić nas od stresu. Najpierw zobaczmy, co się stanie, kiedy zaczniecie masować każdy z palców po kolei przez 60 sekund. Palec wskazujący. Palec wskazujący jest połączony z układem trawiennym, w szczególności ze śledzioną i żołądkiem. Jeśli pomasujecie ten palec przez minutę, pozbędziecie się bólu żołądka i złagodzicie dolegliwości jelita grubego. Co więcej, masowanie palca wskazującego pomaga też w takich problemach jak zaparcia, biegunka i zgaga. Masaż tego palca może również pomóc kobietom w złagodzeniu bólu brzucha i skurczów miesiączkowych. Aby to zrobić, wystarczy naciskać punkt pod paznokciem palca wskazującego, po stronie znajdującej się bliżej kciuka. Palec środkowy. Pomasujcie środkowy palec, jeśli cierpicie na bezsenność. Zawsze, kiedy nie możecie zasnąć, delikatnie pocierajcie środkowy palec przez 60 sekund. Ta prosta czynność pomoże Wam również w złagodzeniu mdłości spowodowanych chorobą lokomocyjną. Palec serdeczny. Masowanie palca serdecznego zapewni Wam utrzymanie w zdrowiu węzłów chłonnych. Układ limfatyczny usuwa toksyny z Waszego organizmu z pomocą narządów filtrujących krew. Kiedy masujecie palec serdeczny, przyspieszacie ten proces. Mały palec. Wasz mały palec wraz z palcem serdecznym pomogą Wam uwolnić się od bólu karku i pleców, a także od migren spowodowanych słabym krążeniem krwi. Kciuk. Co do kciuków, te palce połączone są z sercem i płucami. Jeśli czujecie, że brakuje Wam tchu, masowanie kciuka na pewno pomoże. Spowolni także zbyt szybkie bicie serca. Niektórzy specjaliści są przekonani, że uciskanie kciuków przyspiesza leczenie ostrego przeziębienia. Innym interesującym faktem dotyczącym kciuka jest to, że jeśli podmuchacie na niego przez pół minuty, poczujecie się spokojniejsi i mniej zestresowani. Jednak kciuki nie są jedynymi częściami ciała, które mogą obniżyć Wasz poziom stresu. Zlokalizujcie punkt nacisku na szerokości trzech palców w dół od nadgarstka i przyciśnijcie kciukiem do momentu, aż poczujecie niewielki dyskomfort. Ucisk powinien zakłócić normalny przepływ krwi, ale nie powinien być bolesny. Masujcie to miejsce okrężnymi ruchami kciuka przez 1-2 minuty. Kiedy tylko skończycie masować w ten sposób oba nadgarstki, poczujecie się zrelaksowani, a stres ustąpi. Punkt, który pomaga w wyciszeniu, jest usytuowany w połączeniu ręki z nadgarstkiem. Uciskajcie go kciukiem i palcami drugiej ręki przez około 2 minuty. To złagodzi wewnętrzne napięcie. Jeśli chcecie pozbyć się stresu, który skumulował się w ciągu dnia, możecie pomasować punkt znajdujący się na stopie. Usiądźcie i oprzyjcie kostkę na przeciwległym kolanie. Ustawcie kciuk pomiędzy drugim a trzecim palcem, po czym przesuńcie go w dół o 1/3 długości stopy. Naciskajcie i ugniatajcie to miejsce przez około 2 minuty. Następnie powtórzcie tę samą procedurę na drugiej stopie. To złagodzi stres i niepokój oraz pomoże Wam szybciej zasnąć. Jedne z najbardziej skutecznych punktów ucisku łagodzących stres znajdują się na uszach. Potraktujcie więc swoje uszy relaksującym masażem. Użyjcie kciuków i palców wskazujących, aby lekko pociągnąć płatki, a następnie masujcie wewnętrzną stronę ucha. Kontynuujcie masaż przez około 3 minuty. Dzięki temu poczujecie się spokojniejsi i odprężeni. Refleksologia nie jest jedyną drogą do ukojenia Waszych nerwów i zapomnienia o stresie. Oto kilka nietypowych, a chwilami nawet dziwnych sposobów radzenia sobie z napięciem, ale one naprawdę działają. Jedzcie czosnek.
Kiedy jecie czosnek, dostarczacie swojemu ciału związek siarkoorganiczny, zwany allicyną. Allicyna pobudza organizm do produkcji siarkowodoru. To z kolei rozpoczyna reakcję wewnętrzną, która powoduje lepszy przepływ krwi przez rozluźnione naczynia krwionośne. Krótko mówiąc, czosnek ma dobroczynny wpływ na waszą głowę i serce. Dodatkowo wspiera regulowanie poziomu stresu. Masujcie swoje hoku. To obszar na dłoni między palcem wskazującym a kciukiem. Według naukowców z Politechniki w Hongkongu, kiedy uciskacie to miejsce przez 1 lub 2 minuty, redukujecie poziom stresu aż o 39%. Zacznijcie planować wakacje. To najlepszy pomysł na spędzenie czasu, kiedy czujecie się zestresowani. Planowanie wakacji przypomni wam, że życie to nie tylko praca i codzienne problemy. W ten sposób przestaniecie się czuć tak przytłoczeni codziennością. Nawet jeśli nie macie czasu na 2-tygodniowe wakacje, zawsze możecie zaplanować mini wypad na weekend. Pijcie sok pomarańczowy. WebMD twierdzi, że witamina C naturalnie obniża poziom stresu. A gdzie znajdziecie więcej witaminy C niż w szklance soku pomarańczowego? Pijąc sok pomarańczowy otrzymacie smaczną bombę witaminową, a przy okazji uwolnicie się od stresu. Chrupcie marchewki. Nie martwcie się, jeśli nie przepadacie za marchewkami. Chodzi o to, aby zjeść coś chrupiącego. Spróbujcie więc jeść orzechy, krakersy lub jabłka. Chrupanie pomaga złagodzić fizyczne napięcie i w ten sposób relaksuje. Żujcie gumę. W 2008 roku australijski profesor Andrew Sholley, dyrektor Centrum Psychofarmakologii przy Uniwersytecie Swinburne w Melbourne, przeprowadził interesujące badanie dotyczące korzyści płynących z żucia gumy. Zgodnie z tym badaniem, żucie gumy obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. W rezultacie uczestnicy badania twierdzili, że byli bardziej odprężeni i mniej zestresowani, kiedy żuli gumę. Załóż gumkę do włosów na nadgarstek. Ta metoda nie ma związku z fizjologią ani niczym podobnym. Chodzi bardziej o uwarunkowanie samego siebie. Oto jak to działa. Za każdym razem, kiedy czujecie się bardziej zestresowani, pociągnijcie za gumkę na nadgarstku. Wierzcie, że to nie jest przyjemne. Po wystarczającej ilości powtórzeń, wasze ciało skojarzy stres z tym nieprzyjemnym uczuciem. W rezultacie podświadomie zaczniecie unikać stresu. Tańczcie do upadłego. Taniec jest skutecznym i zabawnym sposobem na zredukowanie stresu. Poza tym to doskonała gimnastyka, więc złapcie 2 sroki za ogon. Możecie z łatwością zrobić to w domu. Po prostu zapomnijcie o problemach i wyluzujcie. Puszczajcie bańki mydlane. To zajęcie ma wiele plusów. Po pierwsze, jest świetną zabawą, która naprawdę może poprawić humor. Ale zarazem to doskonały sposób na złagodzenie stresu i napięcia. Kiedy puszczacie bańki, musicie brać głęboki wdech. A takie oddychanie was relaksuje. Przytulcie swojego zwierzaka. Zwierzęta domowe to nie tylko urocze stworzenia, które musicie karmić i troszczyć się o nie. Mają również niezwykle korzystny wpływ na wasze zdrowie. Kiedy przytulacie swojego kota albo psa, choćby przez kilka minut, poczujecie się mniej zestresowani. Usiądźcie więc na kanapie z kotem na kolanach. Wyjdźcie na spacer z psem. Tak przy okazji, to ostatnie nie służy wyłącznie spędzaniu czasu ze zwierzakiem. Samo spacerowanie jest także uważane za relaksujące zajęcie. Jeśli nie macie pod ręką żadnych puchatych stworzeń, obejrzyjcie śmieszne filmiki o zwierzętach na YouTubie. To prawie to samo. Czy macie własne metody na radzenie sobie ze stresem? Napiszcie nam o swoich doświadczeniach w komentarzach pod spodem. Pamiętajcie, żeby polubić filmik i zasubskrybować nasz kanał, żeby przyłączyć się do nas po jasnej stronie życia.